Cześć, z tej strony Ucek, witajcie na moim kanale. Dzisiaj speed test porównanie Realme Narzo 30 kontra Motorola XR20. Nokia XR20, co ja mówię. W Nokii mamy tutaj Snapdragon 486 GB, w przypadku Narzo mamy Dimensity 700 GB pamięci 4. Oba telefony wyczyszczone, wpięte do tej samej sieci, jasność na maksa, przy okazji możecie sobie ją zobaczyć. Sprawdźmy, jak działają, jak odpalają aplikacje, jak pozostają one w ramie. To samo robimy w przypadku gier, więc lecimy. Allegro. Nokia. AliExpress. No tu bardziej chyba Narzo. Ceneo. Narzo. Galerie. Tutaj. HBO Go. A i tu jestem wylogowany. No, trudno. Polsat Box. Marudzi. No, ale i tak Narzo szybsze. I jak dojadę.pl. Nokia. Mapy. Powiedziałbym, że Narzo pewnie. Player.pl. Narzo. OLX. Podobnie. Pyszne.pl. Narzo. Już byliśmy. Glovo. Narzo. Sklepy. Tak samo Narzo. Spotify. Narzo. TapTalk. Narzo. Tutaj podobnie, ale tam sobie jakoś tak. Twitter. Narzo. No, jest szybszy. Co widać na załączonym obrazku? O, tu Uber szybciej. Czy jakieś powiadomienie przyszło? No trudno. Wykop. Narzo. I YouTube. Też Narzo. Nie, nie skorzystam. Widać, który szybszy. Narzo. Ramię. No tu Motorola może mieć lepiej, bo ma 2 giga więcej. I już na początku to widzicie, że Nokia dobrze trzyma. Tu trzyma, Narzo nie. Tu podobnie. Podobnie. O, już Narzo coś ten. Kaweczka. Glovo ubite w obu, bo to często. Tu jesteśmy, jak widać, tylko w Motorola. Podobnie. Z Nokii, kurczę, co ja na tą Nokię mówię? Motorola. Nokia XR20. No, RAM zdecydowanie lepiej w Nokii, ale wydajność lepsza w Realme. Dobra, czyścimy gierki. Trochę nam to zajdzie, no bo te smartfony nie są za szybkie. No ale testujemy. No i jak to będzie? Asphalt 9. Kto tu będzie szybsze? Narzo. Temple Run 2. To samo. Czyli Narzo. Wild Reef od Riota. Tym razem Nokia. A coś już krzaczą oba. Death Trigger 2. No, blisko oba. Unkilled.
Warzone. Call of Duty. Bardzo. World of Tanks. Super. Tu się nawet nie uruchomiło. No i spadaj. World of Tanks. Nokia. Super Mario Run. Narzo szybsza. Angry Birds 2. Bardzo. No tu czekamy, widzicie. Aż dziwne. Wiesz, coś się przycięło. Dobra, trudno. Real Racing 3. Bardzo. Chrzmudna, bo cały czas wygrywa. PUBG Mobile. No i cóż. Noki nie zadziałał. Jeszcze raz. Dopiero teraz. No jak widać, bo troszkę szybciej nardzą. I ostatnio Ark Survive Evolved. No co jest z tą Nokią? Nie lubię smartfonów, których nie działa dobrze dotyk. A zdarzają się takie. No, a teraz Falstaff. No i ja pitole. Wypad. Nie lubię już nagrywać takich smartfonów, które naprawdę są powolne. No bo to trwa i trwa. Prywatnie wolałbym dołożyć. Gdybym któregokolwiek nie miał kupić, to na pewno bym nie kupił. No dobra, no dobra, spadaj. Dobra, nieważne. Tu jest szybciej. Tu jest wolniej. Dobra, szybko RAM przerzucimy, choć tak to na pewno jedzie szybko. Zezwól, no spadaj. Tu jest w ramie, a tu w ogóle coś z Arkiem. Znaczy nie jest w ramie. A tu już pewnie też nie jest. Dokładnie. Temple Run 2. Nie jest w ramie w obu. LOL. No i ciemność to samo. Nie czekamy. To się będzie ponownie uruchamiał. Dead Trigger też poza ramem. Unkilled. To samo. Dotyk w Nokii mnie denerwuje, bo dotykacie i nie działa. Wod. Tu poza, tu też, no,
nie ma co się spodziewać, że cokolwiek będzie. No w takich smartfonach to się tyle gier nie odpala raczej, ale tak sobie to testuję, więc widzicie, jak te niby tańsze smartfony to też wszystko mają, no ale działają no słabo. O, tu coś w Nokii siedzi. PUBG w ogóle się... Kurde, włącz to! Co za... O, tu zostało w ramie. No minimalnie ten RAM lepszy w Motorola FR Nokii, bo ma 6 giga, no a ten ma tylko 4, więc widać. No cóż, no oba smartfony mulą trochę wolno chodzą, potrafią się przyciąć, jak widzicie. No ale cóż, którego bym wybrał, minimalnie bardzo szybsze. Dobra, tyle. Tyle odnośnie niech jednego i drugiego playlisty. Są dzwonek, subskrypcja, komentarz. No i cóż, na dzisiaj tyle. Z tej strony Łucek, trzymajcie się ciepło. Hej.